sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam wszystkich, Arkadiusz Brzyski, Indiecage.pl, a to jest ITC Fight Week. Zapraszam! Mateusz Gamrot kontra Benil Dariusz na UFC 280. Okazuje się, że Mateusz Gamrot nie zamierza sobie robić zbyt długiej przerwy po ostatniej wygranej. Przypominając, pod koniec czerwca tego roku pokonał po bardzo wymagającym boju Armana Tsarukiana. Następnie sam zadeklarował, iż chciałby jeszcze raz wystąpić w 2022 roku. Jak informuje Brett Okamoto, reprezentant Czerwonego Smoka oraz American Top Team wystąpi na gali z numerem 280. Zawalczy z zajmującym szóstą pozycję w rankingu dewizji lekkiej Benilem Dariuszem. Oprócz pojedynku Polaka mamy wówczas także zobaczyć, jakże medialne starcie byłego czempiona Petra Jana z Seanem O'Malleym, czy dwie mistrzowskie konfrontacje Charlesa Oliveiry z Islamem Makhachewem oraz Aljamina Sterlinga z TJ'em Dillashawem. Benil Dariusz o walce z Mateuszem Gamrotem. W rozmowie z popularnym szmą Benil Dariusz z dużym szacunkiem wypowiedział się o umiejętnościach Mateusza Gamrota. Ja jestem podekscytowany tym starciem, choć wiem, że mój menadżer i mój sztab liczyli na kogoś notowanego wyżej w rankingu. Natomiast ja po prostu chcę się bić i to z najlepszymi i wierzę, że Gamrot do nich należy. Nie jestem zatem zawiedziony, chcę go zniszczyć. Moja filozofia jest taka, nie obchodzi mnie twoje miejsce w rankingu, tylko twoje umiejętności. Dopytany, jak ocenia Gamrota na tle innych zawodników w topie dewizji, Benil odpowiedział: myśląc o jego umiejętnościach, kto lepiej odnajduje się w kotłach niż on? Sądzę, że jest absolutnie w top 3, jeśli chodzi o te umiejętności w naszej dewizji. Jest też znakomitym grapplerem, a także dość dobrze uderza, wie jak się ustawiać. Nie wiem, czy akurat najchętniej korzysta z umiejętności stójkowych, czy raczej woli szukać sprowadzeń, ale tak, jego gra parterowa jest absolutnie znakomita. Powiedziałbym, że jest tuż za mną, może za Islamem i Charlesem. Myślę, że tylko my jesteśmy przed nim. Rakić umniejsza wygranej Błachowicza. Gdy bezpośrednią przyczyną wygranej jest kontuzja przeciwnika, to zawsze otwiera się pole do dyskusji na temat chociażby natychmiastowego rewanżu. Nie dziwi zatem ton, w jakim od czasu przegranej z Janem Błachowiczem wypowiada się Aleksandar Rakić. W ostatniej rozmowie z MMA Junkie Rakić powrócił do tematu. Oczywiście Jan stara się teraz o walkę o pas, ale dajcie spokój. Musimy postawić sprawę jasno. On nie może być zadowolony z takiej wygranej. Nie pokonał mnie dlatego, że tamtej nocy był lepszy. Zwyciężył, bo ja przegrałem sam ze sobą. Odniosłem kontuzję, a teraz Jan mówi, że może zejść do wagi średniej, aby bić się z Adesanią, albo może przywitać Usmana w półciężkiej. To nie ma najmniejszego sensu, natomiast ja czekałem na niego, gdy był kontuzjowany, więc pozostańmy dżentelmenami. Niech teraz on poczeka na mnie i dokończmy nasze sprawy. On jest prawdziwym wojownikiem, prawdziwym sportowcem, szanuję go, ale mamy niedokończone sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Wiem, że mogę go pokonać i gdyby moja noga wytrzymała tamtej nocy, to wygrałbym i teraz byłbym pierwszym pretendentem do walki o pas. Trener Robert Jocz porzucił funkcję head coacha w WCA Fight Team. Robert Jocz, główny trener WCA Fight Team, zrezygnował z prowadzenia grupy zawodniczej. Poinformowano o tym m.in. na oficjalnym fanpage'u WCA. Następcą Jocza został Anzor Azijew, który sprawdził się już wielokrotnie, nie tylko w klatce, ale również poza nią, m.in. w narożniku Mariusza Pudzianowskiego. W związku z rezygnacją z funkcji head coacha WCA Fight Teamu, trenera Roberta Jocza, z dniem dzisiejszym funkcję głównego trenera obejmuje Anzor Azijew. Dziękujemy trenerze za wieloletnią współpracę oraz osiągnięte wspólnie sukcesy. Życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych wyznaczonych celów. Team trenerski wspierający Anzora ogłosimy pod koniec tygodnia. Hamzat Chimaev kontra Nate Diaz, walką wieczoru UFC 279. Jak informuje Brett Okamoto, zaplanowana na 10 września 279 edycja zostanie zwieńczona przez starcie Hamzata Chimaeva z Nate'em Diazem. Nate Diaz już od bardzo dawna nie jest zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji w UFC. Raz po raz upomina się o pojedynek i wygląda na to, że nareszcie go otrzyma. Z racji tego, że będzie to jego ostatnia walka na starym kontrakcie, przedstawiciele chcą jeszcze bardziej wypromować na jego nazwisku wschodzącą gwiazdę organizacji Hamzata Chimaeva. Na ten moment kontrakty nie zostały jeszcze podpisane, natomiast obaj przystali na potyczkę. Daniel Skibiński przegrywa z Jimmy Walheadem. Powracający po dwuletniej przerwie do akcji Jimmy Walhead nie pozostawił Polakowi żadnych złudzeń, nokautując go w pierwszej rundzie na gali Cage Warriors 141 w Londynie. Oh!
Paddy Pimblett poddaje w drugiej rundzie na UFC w Londynie. Ulubieniec brytyjskiej publiczności, Paddy the Buddy Pimblett ponownie udowodnił, jak wiele jest wart. W drugiej rundzie starcia z Jordanem Lewitem poddał swojego rywala duszeniem zza pleców. Koszmarna kontuzja Aspinala kończy main event UFC London, tym samym Curtis Blaydes wygrywa przez TKO w pierwszej rundzie. Nie tak wyobrażaliśmy sobie przebieg main eventu gali w Londynie. Już po kilkunastu sekundach walka została przerwana z powodu bolesnej kontuzji Toma Aspinala. Dawid Śmiełowski pokonał Patryka Kaczmarczyka na KSW 72. Dawid Śmiełowski przegrywał walkę do chwili, gdy w drugiej rundzie celnym kopnięciem na tułów posłał na matę Patryka Kaczmarczyka. Tomasz Romanowski nokautuje Andrzeja Grzybyka w walce wieczoru na KSW 72. Romanowski bez obaw skracał dystans i trafił lewym sierpowym, nokautując Andrzeja Grzybyka w pierwszej rundzie. Romanowskiego boks zadecydował, kluczowa płaszczyzna Tomiego. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, a po więcej newsów zapraszam na www.indecage.pl oraz na nasze social media. Na razie!